Cześć, tu Ema z Doktor Tusza. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą aplikacji mobilnej na telefonie obsługiwać drukarkę HP DeskJet Ink Advantage serii 3700 i dlaczego warto to robić. HP serii 3700 są to najmniejsze wielofunkcyjne urządzenia świata. Dzięki intuicyjnemu panelowi obsługa ich jest bardzo prosta. Cechuje je również atrakcyjny design, a dzięki łączności Wi-Fi możemy obsługiwać je za pomocą urządzeń mobilnych. Wystarczy tylko zainstalować dwie dedykowane aplikacje na swoim telefonie, HP Print oraz moduł dodatkowy HP Print Smart, a potem połączyć się z drukarką. Otwieramy aplikację HP Smart. Rozpoczynamy od dodania drukarki. Znalazło drukarkę HP DeskJet 3700 i pojawił nam się obraz drukarki oraz szacowane poziomy materiałów eksploatacyjnych. Jesteśmy połączeni z drukarką i możemy zacząć drukować, skanować i kopiować mobilnie. Zacznę od drukowania. Z dolnego paska menu wybieram opcję Wyświetl i drukuj, a następnie wybieram interesującą mnie grafikę albo dokument. Wybieram opcję Drukuj i ustawiam preferencje wydruku. W prawym górnym rogu mamy ikonkę drukarki. Naciskam i zaczyna się drukowanie. Nasz wydruk jest gotowy. Teraz przejdę do kopiowania. Przygotowałam list Trudego. Mogę go oczywiście skopiować za pomocą skanera wbudowanego w urządzenie, jednak pokażę Wam, jak to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej. Wybieram opcję Kopia, ustawiam aparat telefonu nad listem, który chcę skopiować i naciskam niebieski przycisk. Na ekranie pojawił mi się obraz listu Rudego i teraz mogę wybrać ilość kopii. Wydrukuję dwie. I opcje, czy ma być wydrukowany na czarno-biało, czy kolorowo. Wybiorę opcję kolorową. Tak wyglądają nasze kopie. A teraz skanowanie. Jeżeli zależy nam na otrzymaniu dobrej jakości pliku, użyjemy skanera wbudowanego w urządzenie, które następnie obraz prześlę i zapiszę na naszym telefonie. Mam przygotowany dokument. Teraz w aplikacji wybieram opcję skanowania z drukarki. Wkładam plik do szczeliny skanera, a na aplikacji naciskam przycisk skanuj. Wybieram automatyczne dopasowanie, naciskam dalej i już zeskanowany plik mam na swoim telefonie. Podsumowując, obsługa mobilna urządzeń HP serii 3700 potrafi bardzo przyspieszyć i ułatwić nam pracę. Jeżeli Wy zastanawiacie się, czy Wasze urządzenia również mają funkcję obsługi mobilnej, piszcie w komentarzach pytania. Subskrybujcie nasz kanał.